Witam chłopaki wszystkich. Właśnie, dopiero przyjechaliśmy na Arnold Classic 2011. Właśnie, pogoda taka jest popierwszona, że daj spokój. Właśnie szliśmy od garażu, całe mokre jesteśmy. I taka sprawa, musimy iść zobaczyć, co tam w środku jest, bo już tu starczy. Chodźcie tam. Witam, witam wszystkich. Jeszcze raz. Tu jesteśmy właśnie przy Arnold Classic Expo wyjściu 2011. W marcu właśnie to jest największy festiwal sportowy na świecie. To będzie trwało 3 dni. Właśnie dzisiaj jest piątek. Dopiero tutaj przychodzimy. Będzie występowało 17 tysięcy atletów. I około 170 ludzi przejdzie to pooglądać przez ten weekend. Także dużo ludzi jest. Właśnie zapraszam wszystkich. Idziemy tam do środka. I nie ma lipy. Chodźcie. Tutaj jesteśmy właśnie z dziewczynami. Najfajniejsze dziewczyny, jakie znaleźliśmy. I'm saying that the most beautiful girls we found in this expo, you know. So, we're representing Chef J's Cookies, which I'm not playing this year. Się nie bawię z cukierkami dzisiaj, z ciastkami. Właśnie, tylko możecie tu zjeść też. How was everything? Great, we were having really good time. Yeah, awesome. I like to see smiles on your face. Here you go. No, fajnie jest, a my idziemy dalej. Jeszcze coś pokręcimy. Trzymajcie się. Dobra, właśnie czekamy na Arnolda, tu mam przejść. Przez to ludzie ustawili, to zobaczycie, co się dzieje. Za dużo security wszystkiego. Właśnie czekamy, zaraz przychodzi. Nagrałeś? Rękę mi podał Arnold? Dobra, chłopaki. Podałem rękę Arnoldowi, a jak zawsze sobie spierdolił nagrania. Także nie wyszło na wygraniu. Jestem wkurwiony taki, że... Ostro. No gdzie tam nagrywasz samochód, kurde? Ja gadam do ciebie. Znowu lipa. Żeby nie było lipy, choć idziemy coś... Jeszcze może złapiemy go. Jeszcze raz. Hello. How are you? What's this?
Łazimy tutaj dzisiaj prawie cały dzień, żadnego dużego nie ma, z bicepsami dużymi nikogo, nie wiem co jest grane, każdy się przygotuje właśnie na zawody jutro, także nikomu się nie chce tutaj się pokazać, tylko ja tylko jeden tutaj ważę z bickami, właśnie bardzo dużo ludzi, wszystkiego, dużo się dzieje, aż za dużo, nie ma gdzie przyjść. Właśnie musimy popychać wszystkich po bokach. Tu trochę wolniej się zrobiło. No i taka sprawa. Jeszcze spróbujemy kogoś tutaj znaleźć. Jakichś polskich może kulturystów złapiemy. I tak to będzie. Silna. Czy ona to silna, to jest, czy to jest sprzęt? Nigdy nie wiadomo, nie? Trzeba jej się zapytać. Już się wymęczyła, to bardzo szybko. Więcej już razy to zrobiła, mówiła. Hardkorowo daje, hardkorowo. Nie ma lipy. Dobra chłopaki, jesteśmy teraz przy strongmanach rzeczy. Widzicie tutaj mamy kółka, mamy taki, gdzie ważą około 150 kg jeden, nie? Kiedyś tym właśnie się bawiłem, ale już te czasy przeszły, więcej nie ma tego, ale wiesz. Te samochody macie, to będzie podnosić z jeden koniec, ile razy kto podniesie najwięcej, no to będzie wyciskać na barki. To właśnie waży jakieś 130 kg, coś takiego, to nie? Także jest trochę ciężaru. Później spróbujemy jeszcze tutaj złapać, może ktoś będzie występował. Wtedy coś więcej nagramy. Dobra, no tyle na teraz. Teraz oglądamy trochę strongmanu tutaj. Właśnie. I zobaczymy, kto tam ile podniesie. Zaraz widzę, że Sowiecka z Litwy chłop najsilniejszy idzie. Zobaczymy, jaki rekord dzisiaj pobije. Właśnie. Za chwilę to będzie. Dobra, patrzymy, czy rekord pobija teraz amerykański, czy następniejszy, druga sowiecka z Litwy. Tajemnica jest na razie. Ja nie wiem.
myślę, że on zrobił. Oszukuje, oszukuje. Dobra. Zaraz będzie Sowiecka zaraz. He's thrown down the gauntlet. The challenge is Big Z's now. Dobra, już mamy Zidrona Sowiecka z Litwy. Europa. Zobaczymy, co zrobią tutaj. Six-time winner of the Arnold Strongman właśnie mówię, że 6 razy wygrał. 1100 pounds. 1100 poundów. Oh, yeah! Łatwo, łatwo. Wszystkich pobił. Wygrywamy, chłopaki. Wszystkich pierdol dostali. Wszystko gra. To jest prawdziwa siła. Nie ma lipy, kurde. Now as far as the in competition portion of the event. How are you, Robert? You're good, right? Good, good, good. How's it going? How's it going, guys? Everybody in Poland okay? Thank you for all your support. And just remember, Zach King Khan will be back. Oh yeah, real power right there. There you go. Okay. Okay. That's not a fit, is that? Very far away. I'm from Brazil, so. Oh yeah. I'm from far away too. Cool. You gotta say hi to Polish fans right there. Hello, everybody from Poland. This is Natalia Maloy, FBB Bikini Pro, and I'll be competing tomorrow. And I hope you guys are cheering for me. Hope you're gonna win. And I hope I win too. Thanks a lot. You're welcome. Bye bye. Nice to meet you. Okej, chłopaki, właściliśmy, spotkaliśmy Michała. Dzieci tutaj. Michał, co ci się stało? I się nie odzywa, słuchaj. Jad, psu jedzenie. To zobacz, na alien się przewrócił, kurde, od tego psa jedzenia. Nie wiem, co się stało. A się nie odzywa nic, zaraz nogi padną tutaj. Ale nic, może obudzimy później go. Damy mu tym blasta i się obudzi może, spróbujemy. To weźmiemy z powrotem do Las Vegas, nie? Dobra, idziemy dalej. You're exciting. Say something. Say at least something. I'm looking for Arnold. Oh, you're looking for who? Meet. You need to find Arnold. Oh yeah. Oh, I can't tell you where he is. You know, I'm looking for him too. You gotta get him. You gotta get him, man. Get him. I think he went that way. Yeah. All right. Dobra, chłopaki, złapaliśmy jeszcze jednego zawodnika. Właśnie wygrał swoje pierwsze miejsce, ale niestety nie dostał pro card, bo wszystkich zawodów nie wygrał, tylko swojej kategorii, nie?
Как там дела? Все нормально пошло? Да, все пошло отлично. Я доволен тем, что заработал на этих соревнованиях. Собственно, категория 100 килограмм была очень достаточно жесткая, хорошая, сильная конкуренция. Ну, да, видел, да. Но я счастлив. Я доволен. Я грязный, но доволен. Да. Опах, я задоволен на разе, але еще будет больше. Он покажет допиро, что там будет, не? Добра, а мы с подами дали, может, Арнольда еще с подками. Поздравляю. Спасибо. В следующий год ждите снова. Да. Я вернусь. Он еще прийде. Так же нема липы. Robert, ty tam idź. Z mikrofonu, słyszysz? Idź do niej z mikrofonem. Nagra się. A to on robi, zobacz. To nie ma. O, to do magazynu on robi. Ale właśnie nie ma. O, to Yeah, welcome to the 2011 Arnold Schwarzenegger Classic in Ohio, Columbus. And here we are with our new IFBB Pro, Robert Burneika. How you doing, Robert? Very well. Power, real power. Power. Robert, as we all know, is from Poland and he's a new champion. He just got his pro card this year, right? Last year, a couple months ago, actually. Really? Sorry. Which show did you win? Nationals. The Nationals? And how did it feel to get the title finally? Feels good. Then I can compete with all the best in the world. Wow. So what's your next goal? Which one you want to do, the big show, the Olympia? Of course, want to do Olympia, but first coming up, New York Pro. All right. So we wish him good luck. And what's your task here for the show? The show is good, great. It's a lot of people, everything very busy. But you know, just got to show my guns here. Okay. So I'm here. And who do you work for this year? Oh, we work basically just my friends both here, just Liquid Grip, you know, and work, of course, for new company in Europe, Revenge. Okay, Revenge is coming soon. And what message do you have to all newcomers here in the industry who want to work out and look like you? What would you tell them? Eat a lot of steak. Okay, and for all your fans in Poland, what do you tell them? Nie ma opierdalania się, chłopaki. Siwa. Well, I say, God bless, good luck for the next show in New York. Thank you. Take care.
chłopaki. Nie zapominajcie, jest pierwszy poniedziałek miesiąca, znowu jest bardzo duża promocja. Właśnie mamy nowe produkty dla was z EMA. Nie zapominajcie, to jest tylko jedna dawka, jedna kapsułka. To jest bardzo mocne, nie trzy kapsułki, tylko jedna. Tu nie ma lipy, wszystko jest hardkorowo zrobione. Właśnie, PAA, na co czekacie? I PAA. To jest rzeczy nie dla dzieciaków, ale dla tych, kto prawdziwie ćwiczy i jest stejki właśnie. Na takiej zasadzie to idzie. Taka sprawa. Chłopaki, a to jest właśnie Nardo Classic, najwięcej spimpowany produkt, Double Blast i Pimp Blast. To tak wygląda. Nowe opakowanie, jest hardkorowy. Właśnie zmniejszyliśmy trochę dawkę, bo przedtem było trochę za dużo w jednym kontenerze. Także jest mniej teraz, 20 porcji w tym. Także, ale to wystarczy na cały miesiąc. 20 porcji prawdziwych. Nie musisz włożyć więcej porcji w tym. Tylko 20. Ale jest jeszcze więcej wzmocniony, bo jest 2000 mg GPLC dodane. To taka pompa tego będzie, że aż pęknie mięśnie. Pamiętajcie, nie ma lipy u nas. Żadnej. Tym blast i double blast właśnie, to się nazywa. Hardkorowo jedziemy z Imperium Sportu. Jeszcze jeden dzień mamy expo tutaj właśnie. Zobaczymy, co jeszcze tu znajdziemy. Już przeważnie zawody się kończą, mniej więcej, nie? Ale było fajnie, się pomimo. I na razie tam. Pamiętajcie, ćwiczcie z Imperium Sportu. I ze mną hardkorowym koksu. Trzeba jeść stejki też. Aha. That's a video. You wanna get in? Go. Okej, chłopaki, nareszcie znaleźliśmy się jakieś to fajne dziewczyny. Tak? Jest? Jest. Było, że tak, na pewno. Hardkorowo. Fajny, nie? So, how you guys doing today? Very good. Very good? Very well, thank fun? You. Yes, so much fun. Yeah? Having a great time. That's nice. Okay. Teraz przyszliśmy do restauracji. Expo już się skończyło. Trzeba zjeść. Mamy dwie krowy. Jedna mniejsza, taka krówka. Dokończyć. A tu to jest prawdziwa krowa. A tak jest. O, człowieku. Prawie cały kilogram mięsa. No wiesz, dużo kalorii spaliliśmy właśnie. Robiliśmy tam cały dzień. A trzeba teraz pokarmić te bicepsy, żeby jeszcze lepiej urośli. No to jest prawdziwa krowa. Siła. Jeszcze nie siła. Nie jakaś tam kanapeczka. Nie wiem jak. Ale tam... Spotkamy się właśnie jutro jeszcze raz na expo. Thank you.